Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i jak to mawiają w moim świecie i ogólnie na całutkim świecie, long time no see. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dog's Life na PlayStation 2. I gramy oczywiście na PlayStation 2, ale będę musiał oczywiście trochę zmiksować audio, no bo mamy tylko audio na jedną słuchawkę, ponieważ jak wiecie, moja PS2 jest zepsuta pod tym względem i ma niefajne audio. Więc dobra, poprzednim razem, jak pamiętacie, bądź też nie, w sumie ja też tak ledwo co pamiętam, co robiliśmy dokładnie, ale jak dobrze sięgam pamięcią, robiliśmy poziom Mountainside, więc teraz będziemy musieli udać się na ostatni poziom w zimowym świecie, przed jakby dostaniemy się do ostatniej lokacji z gry. Więc bez zbędnego przedłużenia lecimy dalej. Jesteśmy dalej na Mini Wawa. Jeszcze nie opuściliśmy Mini Wawa, aczkolwiek jesteśmy coraz bliżej. No i cóż, miło mi tutaj wrócić z powrotem do tej gierki. Nawet nie wiecie, jak bardzo cieszę się, że wróciłem do tej gierki, no bo warto jednak skończyć coś, co się już zaczęło dosyć dawno. A myślę, że tą serią, którą dawno już zaczęliśmy, to jest właśnie Dog's Life, ponieważ zaczęliśmy ją jakoś w lutym albo w marcu. Nie, bardziej w lutym, bo w marcu żeśmy pod koniec skończyli serię, więc wypadałoby ją tak czy siak skończyć, nie żebym się czepiał. Więc lećmy zobaczyć, co tam ciekawego w trawie piszczy. Mam nadzieję, że wszystko jest git i wszystko jest pod kontrolą. Tak, wszystko jest jak najbardziej git, wszystkie kości się zapisały, wszystkie zapachy się zapisały, więc nie mam na co narzekać, jak to mawiają. Oczywiście sobie tutaj kolejką dojechaliśmy na samą górę, aczkolwiek musimy teraz dostać się do lokacji, którą żeśmy ostatnio sobie odblokowali, bo jak pamiętacie, ostatnim razem na Mountain Top zrobiliśmy, a raczej udało nam się oswoić nowego pieska, tego olbrzyma. What? Co tu w ogóle się stało? Od kiedy Jake może chodzić po lince? O, proszę bardzo, tego oto pana żeśmy oswoili, możemy teraz nim kontrolować. To jest jeden z potężniejszych psów. Dlaczego? A dlatego chociażby, że on był w stanie całe te drzewko jakby przesunąć. A teraz musimy się cofnąć do tyłu. Najlepiej byłoby, jakbyśmy odpalili smelowizję, bo będziemy lepiej widzieć wszystko. Nie żebym tutaj się czepiał, nie wiem, żebym tutaj, nie wiem, zwracał uwagę jakoś super namiętnie. Ale teraz zoom i lecimy. Fuck, nie tak. Do góry. Muszę się przyzwyczaić z powrotem do grania w tę gierkę. No, nie do końca to chciałem zrobić, no ale powiedzmy, że już niech będzie. O, dokładnie tak. Tak chciałem się właśnie dostać. Więc lecimy sobie teraz na ostatnią lokację. Mountainside. Dokładnie tak. Ciekawostka, leci tutaj ogólnie muzyka z kawiarni. Swoją drogą, jeden z moich również ulubionych soundtracków. Ja pierdzielę. Gówniane kule. Ta lokacja jest dosyć specyficzna, bo ja już w tę lokację grałem sobie, bo ja na drugim save'ie sobie ćwiczyłem tę gierkę i doszedłem tam do właśnie Boomer City, a raczej Boom City. No ale wiecie, skoro dzisiaj się mówi, w dzisiejszej czasach internetu mówi się Boomer City, no to nazwijmy tę lokację Boomer City. Więc doszedłem sobie do Boomer City i z Boomer City tak na dobrą Co za gówniana kula. No i z Boomer City tak na dobrą sprawę już z górki poszło. W sensie doszedłem tam do pierwszej lokacji i w sumie się zgubiłem, więc jestem ciekaw, jak w tym let's playu mi pójdzie. Ale przyjemnie mi się komentuje po przerwie tę gierkę. To jest bardzo spoko. Ogólnie widać, że to już jest końcówka jakby tego drugiego świata, tej drugiej lokacji, bo jakby nie widzę troszeczkę sensu, nie widzę troszeczkę jakby już pomysłów od strony twórców, żeby dodać jakąś kolejną zimową lokację, więc całe szczęście, że to się może już kończy. Mimo że ja bardzo lubię te zimowe lokacje, to jednak no nie powiem, że nie. Smutek trochę, no ale trudno się mówi. Nie można mieć wszystkiego i nie można za bardzo przesadzać. O, co tutaj mamy? Dig, będę mógł kopać. Dig przez G, a nie przez CK. Więc dawaj, kop Jake. Tak, zapomniałem, że to się spami, a nie przytrzymuje.
Muszę się na nowo nauczyć, kurde, tej gierki, bo na początku jakoś w miarę mi szło, ale później oczywiście przez to, że zaniedbałem tę serię, no to zaniedbałem też troszeczkę wiedzę na temat Dog's Life i wygląda to, jak wygląda. Ale mówię, no najbardziej z tej lokacji nie lubię tych spadających, ogromnych kul, które po prostu powodują u mnie złość, rage i no bardzo złe, że tak powiem, no, rzeczy. Tak tylko od siebie powiem. ...26/50. Będę musiał jeszcze te czerwone znaleźć. O, to będzie dopiero, kurde, wyzwanie. To będzie dopiero, kurcze, mać wyzwanie. Czyżbym ja widział tutaj kosteczkę? Tak jest! Goła kostka. No. Ogólnie też serię prowadzę bez green screena, bo mam go złożonego i w sumie jest trochę on zaniedbany, więc musiałbym go przede wszystkim jakoś, nie wiem, do ładu doprowadzić. O, znowu tutaj możemy kopać. Kurde. To jest chyba jedna z tych lokacji, gdzie mamy przynajmniej dwie kostki do wykopania. Całkiem interesujące, nie powiem, że nie. Okej. Więc teraz skok! Powiedziałem skok, Jake. Takie to jest właśnie gadanie z nim. Mówisz do niego skok, a on ma to w dupie wszystko. Najlepiej rób to po swojemu. Oj, kurde, ale mnie w nosie zaswędziało. Weź, Michał, ogarnij te włosy w nosie. Dobra. Tutaj nie ma żadnego zapaszku. Za drzewkiem, przed drzewkiem nie ma. Doskocz tutaj, Jake, dziękuję ci za to, że jesteś takim hojnym psem. Hojnym, dokładnie. Proszę mi tutaj. Nie! Nie, nie! No nie! No najgorzej, no czemu tak? Swoją drogą, jak pierwszy raz tutaj zagrałem na tym save'ie testowym, to myślałem przez chwilę, że tam na dole coś jest, ale jak też oczywiście się mogłem domyśleć, jak większość z was mogła się domyśleć, tam czekała na mnie pewna śmierć. Co za tym idzie, zginąłem chyba tam, nie wiem, dwa razy co najmniej, bo naprawdę byłem ciekawy, bo przez chwilę myślałem, że tam jest jakiś glitch czy coś, ale okazało się, że to jest po prostu dziura, do której te kule wszystkie wpadają. Nie mają gdzie wpadać, to wpadają do dziury, no co ja poradzę. Jedno jest pewne, w sierpniu, a mamy dokładnie już 8 sierpnia, mam zamiar skończyć Dog's Life. I obiecuję, przysięgam, dam radę skończyć. Patrzcie, jak w ogóle się odratowałem, ja pierdzielę. Nawet nie wiedziałem, że tak się da. Dobra, Jake jeszcze w miarę normalnie chodzi, nie jest on przygnębiony. To mi się bardzo podoba. Okej, okay, jesteśmy na miejscu zbrodni! Gówniana kula, ja pierdzielę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem i teraz... Dobrze! Wyminięte. Czemu? Okej, okay, teraz... No nie! No czemu? Czemu ta kula od razu wleciała w moją stronę? Czemu se nie mogła bokiem polecieć? Co jest grane? Chwila prawdy. Chwila prawdy. Jest! Jest! YOLO! 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 No ja dobra, to z tym YOLO to było zbyt wielkie nawiązanie do Pixela. Ale ja pierdzielę! Udało się! W końcu! W końcu się udało! Nareszcie! Jestem u góry! Trzecia kostka do wykopania. Która to już kostka będzie? Bones. That's what it's all about. Osiemdziesiąta trzecia. Ładnie. O, ho, 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 siema, psie. 35 kostek potrzebujesz. Ta, taki ty jesteś. Tani. Dobra, te kule widzę, że one co jakiś czas dopiero zjeżdżają. Wylatują ze swojego otworu.
łagodnie mówiąc. Więc trzeba po prostu to tak ogarnąć, żeby te kostki jakby... Jakie kostki? Co ty pierdolisz, Michał? Te kule, żeby po prostu nie pierdolnęły w Jake'a. Dobra, fioletowa. Nie! Jest fioletowy. O! Patrzcie, jakiś ranny tutaj leży. No i myk! Jest! Mamy to! Mamy, kurde, naszą kosteczkę. O! Jeszcze kosteczka tu obok leżała. Proszę, proszę. Możemy z tym faciem pogadać chyba. Ale my na razie tego nie chcemy. Może przede wszystkim pójdźmy do tej budy, zapiszmy, nie żeby coś, bo jak w pewnym momencie gra się skraszuje, to trochę słabo będzie. Nie powiem, że nie. 85. Ej, to ile mamy już kostek? Już... co? Już 6 kostek mamy. Kurde, ładnie. Jak on tyłem wszedł w ogóle? Da się tak? Ja chyba w tej gierce jakieś glitche odkrywam w ogóle, tak patrzę. Dobra, budź się, kurde. Budź się, wstawaj, zesrałeś się, Jake. To byłoby bardzo adekwatne, to jest naprawdę bardzo adekwatny humor do tej oto produkcji. No dobra, to co robimy? O nie, tylko nie to! Boże święty, minigierka z zapamiętywaniem. Ty, ale ogromny ten pies w ogóle. Lewo, góra, dół. Dół. Góra. Lewo, góra, dół. Dół. Góra. Dobra, to na razie zapamiętałem, na razie jest git. Kwadrat, kwadrat. Kwadrat, dół, kwadrat, góra, kwadrat. Nie. Dobra, wrócimy do tego potem. Najpierw może chyba niebieskie. Są obok. Albo w sumie te. To chyba czerwone były, albo niebieskie teraz. Nie wiem. No to kopanie to jest łatwe w sumie. Ale ja widzę, że ten duży pies to kurde się nie pitoli w tańcu. On jest też kozak, kurde. To jest kozi normalnie. To są chyba te takie psy górskie, co nie? To są te psy pasterskie? Taka rasa w sumie. Nie wiem, jaką jest rasą Jake, szczerze powiedziawszy. Jeżeli ktoś jest obeznany w temacie psów, to niech mi proszę powie, bo ja powiem szczerze, mega ciekawy jestem. Ale wiem, że te duże psy, te właśnie, z którym teraz między innymi kopię, to są psy górskie. Bo one mają też taki górski dzwoneczek, takie wiecie. Na Alpach bodajże są takie też pieski. O ile nie pierdolę teraz z kocopołów, ale coś mi się tak wydaje, że to są właśnie te takie górskie, takie ogromne bydlęta, kurde. I nie wiem, czemu mam wrażenie, że te psy są jakby troszeczkę chore, bo... Jakby, okej, jest możliwe, że pies będzie aż tak wielki, ale z tego, co kiedyś tam czytałem pewne artykuły, to wychodziło na to, że... Jak są, powiedzmy, zbyt wielkie psy, to one są schorowane, że nie powinny być aż tak wielkie. Ale ten wydaje mi się, że w miarę chyba wielkościowo jest normalny. O, i możemy teraz jakby przejąć nad nim kontrolę, ale my tego jeszcze nie chcemy. My wrócimy do Jake'ego. O, i od razu ten. Gdzie jest pomarańczowy zapach? Pomarańczowy zapach, poproszę. Dziękuję. To lightowa teraz minigierka będzie. Moja ulubiona. Zwłaszcza przez muzykę. Dawno jej nie słuchałem. Let's go, kurde.
Kurde, jaki on jest zacięty ten pies. Ja pierdzielę. Puść gościu. Dobrze, dobrze. Mamy to. Kolejna kostka. Jest nasza. Nice one, bardzo dobrze idzie. Cieszę się z tego powodu. Teraz trzeba będzie tylko, będę musiał odpalić mój niezawodny notatnik, żeby sobie mniej więcej zapamiętać kombinację ruchów, bo ja niestety mam z tym ogromny problem i nie potrafię się na tym za bardzo skoncentrować, co później wychodzą takie właśnie kwiatki, że muszę powtarzać po 5000 razy, kurde. Ale wiecie co? Coś czuję, że może się zaraz coś wydarzyć z gierką, więc na wszelki wypadek zapiszę. Na wszelki po prostu wypadek, bo ja nie ręczę za siebie, jak trzeba będzie jeszcze raz to wszystko powtarzać. No cóż! Niedługo skończymy sobie tę wspaniałą produkcję, jaką jest Dog's Life. Trochę szkoda, bo naprawdę przyjemnie mi się tę gierkę i serię prowadzi. Dlatego też stwierdziłem, że ta 5-miesięczna przerwa będzie w miarę fajna, no bo za szybko bym wtedy skończył Dog's Life. A tak to mam jeszcze teraz na to całe wakacje, cały sierpień, żeby skończyć tę gierkę i myślę bardziej w taki sposób pozytywny. W sensie tak pozytywnie myślę. Ho, ho, ho. Myk! Lewo, góra, dół. Lewo, góra, dół. Dół. Góra. Lewo, góra, dół. Dół. Góra. Dobra. To teraz sobie na tym, na karteczkę. O. Your move, my man. Dobra, mamy to. Kwadrat, 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 dół, kwadrat, góra, kwadrat. Dobrze, jest zapisane. Dobra, patrzę. Lewo, lewo, prawo, dobra. Lewo, góra, dół. No kurde, co jest? Przecież normalnie... Co jest grane? Przecież normalnie, kurde, to zrobiłem. Co to miało być? Dobra, jeszcze raz, nie ręczę za siebie teraz. Widzimy się za chwilę, nie? Naprawdę, bo teraz się zdenerwowałem. Oj, zdenerwowałem się bardzo. Lewo, lewo, prawo. Dobra, jesteśmy z powrotem. Szybko. Dobrze, jedziesz, Jake. Dobrze, jest! Mamy to! Dobrze, jest, dobrze, mamy to. Zarąbiście, podoba mi się to. Okej, mogę teraz sobie śmiało zapisać. Po raz kolejny. Dobra, ostatni raz zapisujemy i lecimy dalej z gierką. Bo naprawdę, ja pierdzielę, to było mega, mega denerwujące. Ja się już naprawdę boję Boomer City, jeżeli mam być szczery. No dobra, budzimy się. To jeszcze nie koniec. No dobra, to co? Została nam już ostatnia kostka tutaj w sumie, z tego co widzę. I tam w Mountain Top została nam jedna i praktycznie będziemy mogli opuszczać już zimowe klimaty. Trochę szkoda. Ale widzę, że ja tutaj nie mogę iść z Jake'em, więc będę musiał pójść po tego ogromnego psa. Okej, dosyć szybko nam udało się tutaj z powrotem dostać. Nawet ja jestem z tego powodu oj bardzo zdziwiony. Więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie, dostając się do tego ziomka, co tam leży. Prawdopodobnie wymarznięty już, bo nie ukrywajmy tego, ale ile on tutaj leży? Dosyć długo. Oh my head. Hey, dog. If I draw a map of my position, can you take it to my brother, the cable car operator?
Aha, czyli teraz mamy zanieść kask do tego ziomka przed Mountain Side. Tak, przed Mountain Side. Musiałem się aż upewnić, jeżeli chodzi o lokację. I musimy teraz zanieść mu kask. Pamiętacie tego ziomka, który był zamknięty w tym całym... Jak to się nazywa? W tej całej kolei, którą dostaliśmy się w sumie do Mountain Top? To musimy teraz do tego ziomka iść. Z tym kaskiem, ponieważ ten kask należy do tego ziomka. I dziwi mnie fakt, czemu ten ziomek, ten właśnie młody, miał kask tego pulchnego, zamkniętego. Który potem w nagrodę, nagrodę, bo Jake go uwolnił, dał nam kość. Bardzo dobra taktyka swoją drogą. Więc dobra, musimy opuścić chwilowo Mountain Side. I ruszamy z powrotem do tamtego typa. O właśnie, tego grubasa z wąsami. I am starving. Nie wiem czemu, ale ten pies jest podobny do tamtego ogromnego, chociaż to tylko może mi się tak wydaje. Prawdopodobnie tylko mi się tak wydaje, no bo ja mam tylko jakieś takie z dupy skojarzenia, jeżeli mam być szczery. Ale dobra, już jesteśmy tu blisko, widzę. No, gdzie jesteś, ziomek? What's that? My brother's climbing hat. Good human. Clever human. There's a map inside. Now I can call that rescue helicopter. Carry a bone in my pocket in case a strange dog provides a vital clue that aids in a rescue. Please take it. My trousers were beginning to smell. So long, boy. Have a good day. And watch out for that dog catcher. They say he's shipping strays off to Boom City. Okay. Mamy kostkę, widzę. A po tamtego ziomka przyleciał helikopter. Zaskakujące. I stąd mamy już wszystkie kostki zebrane. A stamtąd? Stamtąd chyba też już mamy wszystkie kostki zebrane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie wydaje mi się, żeby tam była jeszcze jakaś kostka, ale w razie co polecę, sprawdzę. Najwyżej, nie wiem, zrobi się edyt i z powrotem się tutaj wróci. Na razie powiedzmy, pogadajmy sobie na chwilę obecną. Pogadajmy sobie tak na luzie, bez żadnego cięcia, a ja zaraz zobaczę, co będzie można zrobić i czy tam będzie na nas kostka czekała faktycznie po tym, jak uratowaliśmy tamtego ziomka. W sumie po niego helikopter przyleciał, więc technicznie go uratowaliśmy, ale ekipa i tak po niego przyleciała. Ekipa ratunkowa tak zwana. No biegnij tam! Dobrze. Już przez chwilę myślałem, że on jakiegoś downa dostał, ten piesek. Ten Jakey. No dobra, to teraz pod górę, iść ta wio. No kurde, do góry idź, co jest? Fajnie, no kurde, stałem se w miejscu i jak na złość po prostu ten... Kula na mnie spadła. Kula daje fula, ten raper, nie? Zmartwychwstał oficjalnie w 2020 roku. Co wy się tam jakimś klocuchem podniecacie? Czy jakimiś tam innymi zwariowanymi Marcinami? Kula, to jest dopiero, kurde, youtuber. To był dopiero, kurde, twórca. Bo Krynica to moja ulica, nie? W tym wypadku to Krynica Alp chyba. No dawaj. Are you kidding? Nie. Na dół nie schodzimy. Tu do góry. Hopsa. Nie! Myślałem, że... No nie.
Dobra, jesteśmy na samej górze. Udało się jako tako w miarę. Teraz zobaczmy, czy po tym gostku coś zostało, bo jeżeli tu została kość, to bardzo dobrze. To oznaczało, że opłacało się tutaj wracać. Aha! 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 Czyli nic po nim nie zostało. Co oznacza, że możemy sobie stąd już iść, bo nic na nas tutaj nie będzie czekało za bardzo. Okej! Kumam. Jak najbardziej. Nie powiem, że nie. Zadowolony jestem. Świetnie. Naprawdę. Czyli bez sensu wracałem w takim razie. O Jezu, Jake teraz przygnębiony jest, bo... Ej, spadł na dół. Najgorzej. No, ale teraz co? No, wróciłem nie bez powodu do Dog's Life, bo warto tą serię skończyć, bo zacząłem ją jakoś właśnie w lutym. A teraz mam jakby ten swój challenge, że chcę wszystkie te zaczęte serie, które zacząłem gdzieś na przełomie lutego, kwietnia, marca, znaczy maja w sumie też. To chcę te wszystkie serie pokończyć, no bo warto też ruszyć z nowymi projektami, ale nie w takim momencie, kiedy mam serie zaczęte i niepokończone. Więc w tym przypadku, jeżeli do końca sierpnia się nie wyrobię, to po prostu tamte serie pokończymy sobie już na live'ie. Ale Dog's Life myślę, że normalnie odcinkowo skończymy, bo niedużo nam zostało, uwierzcie mi. Boom City to tak naprawdę już ostatni akt gry jest. Bo to, co teraz robimy, to jest przedostatni akt gry. Zjedz sobie, Jake. No, już jesteś zadowolony, już pałasz tutaj energią. Bardzo mi się to podoba. Więc teraz widzimy się przy... W sumie wiecie co? Widzimy się na dole. Tak, tak myślę, że będzie najlepiej. No i jesteśmy na samym dole, tak na dobrą sprawę. Tutaj właśnie był ten pajac, co tak... Ten, to był ten z radia, co on tak naparzał w to radio i... Później trzeba było iść do góry, żeby tą radiostację od tych ptaków jakby wypędzić. No, a myślę, że wszyscy pamiętamy tę misję bardzo dobrze. To chyba się szło teraz w tę stronę, o ile dobrze pamiętam. O ile się nie mylę. Tak, do kawiarni się tędy szło. Jakieś dziwne migania były przed chwilą, nie wiem dlaczego w ogóle. No i gitara, jesteśmy już kurde na... samym początku tej oto lokacji, więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu pożegnać się z tymi zimowymi widokami. A szkoda, bo naprawdę bardzo fajne poziomy tutaj były i nawet, że nie lubię tego Mountainside, to jednak jest do przeżycia jeszcze, jest do przeżycia. Więc zatem idźmy se w tę stronę. Bo nic nas tutaj już nie trzyma dłużej. Tylko Jake, proszę się nie baguj między tymi barierkami, błagam cię. O. I nikt nie zauważył, ale fajnie. To papa, mini wała. Fajnie było was tutaj ten, ugościć. Znaczy, dziękuję za ugoszczenie mnie, takiego fajnego pieska, jakim jestem ja, czyli Jake. Miło było w tych zimowych terenach. Pa, pa! Pa! O! Jakaś cutscenka będzie teraz. Ja już chyba nawet wiem jaka. Z tymi dwoma, kurde. I'm covered with dog germs! Perhaps you may be in the wrong line of work, Wayne. Oh, mind your own beeswax, Dwayne! Hello, Dwayne speaking. Well, did you collect some nice clean mountain dogs to supplement those nice clean Clarksville dogs? Yes, Miss Peaches. Excellent. I must have only the freshest, most organic animals. Deliver them to the Boom City Dog Pound. Now. Can I ask a question, Miss Peaches? Oh, very well, if you must. You're not gonna hurt them little doggies, now are ya? Are you questioning my genius, you overgrown ox? No, Miss Peaches.
Wayne? What? That was Miss Peaches. I think maybe she could use some therapy. Oh, for pity's sake! Wait! Look! At last! Oj, co za debile jedne, co za debile. Boom City Station, czyli stacja po polsku. Oh yeah, doszliśmy w końcu do trzeciej lokacji, którą sobie zaczniemy oczywiście dopiero w następnym odcinku. No, co wy myśleliście, że jeszcze station tutaj zacznę? Błagam was. Muszę się przygotować psychicznie, bo to jest lokacja, która spowoduje u mnie co najmniej płacz i zgrzytanie zębów. Tak myślę, że już mniej więcej 3 odcinki, może 4 zostaną do końca Dog's Life, więc szykujcie się niedługo na wielki finał Dog's Life, bo naprawdę... Oj, będzie się działo, uwierzcie mi, będzie się działo. A muzyka, która leci w tle, jest dosyć spoko, bardzo fajna. Dobra, znajdźmy sobie jakąś pobliską budkę, żeby sobie zapisać. I na tym zakończymy ten odcinek, bo już jest on długi, 37 minut, plus jeszcze tam... mały montaż i tam edytowanie paru rzeczy. No, zapiszmy sobie w Boom City. I niech sobie Jake odpoczywa teraz na chwilę obecną. No, dokładnie tak. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, chłopacy, koleżanki, dziewczyny, chłopacy, nie wiem, jak chcemy sobie to oczywiście nazwać. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał i mam nadzieję, że również cieszycie się z powrotu Dog's Life na kanał. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, mile widziana, jeżeli się nie podobał odcinek, to łapka w dół, bo macie możliwość wyrażania opinii. Jeżeli się tobie, drogi widzu, spodobał i jesteś nowy na tym kanale, to zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem najlepiej, żebyś otrzymywał powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Zapraszam do grupy na Facebooku i na Discordzie, linki są pozostawiane w opisie. No i cóż, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten Let's Play, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Dog's Life i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia!